Jest ta scena w pierwszych minutach Batmana Matta Reevesa, gdy Bruce Wayne musi już zakończyć krótkie śledztwo w mieszkaniu przed chwilą zamordowanego burmistrza. W ostatniej chwili dostrzega kątem oka przygnębionego chłopaka, który przez następne 3 godziny będzie pełnił rolę jego coś jakby lustrzanego odbicia, a na głośnikach pojawia się znów gorący i zdobywający nawet listy przebojów Kurt Cobain, który po 30 latach przerwy po raz kolejny opowiada wszystkim, jak mieszkał, gdy mieszkał poza domem w wieku kilkunastu lat. I teraz, może to tylko ja, ale łatwo chyba zadać sobie pytanie, czy moralnie nie brzmi to nieco dziwnie. Czy gdy Batman na Batmanowym motorze zmierza wśród świateł i produkt placementu Pumy do swojej Wayne Enterprises posiadłości w centrum Gotham, to nie jest jednak nieco nieodpowiednie, nawet mimo faktu, że pięknie brzmi i więcej niż pasuje, zestawiać go z kimś, kto śpiewa, że mieszka pod mostem, że... Ale choć rzeczywiście prowadzi to wszystko do miejsca, gdzie mógłby paść jakiś seksownie ironiczny wyrok o tym, że Hollywood znowu robi te zaskakująco skuteczne hollywoodzkie rzeczy, zawłaszczając szczerość dla swojego własnego kaprysu o budowaniu emocjonalnej więzi pomiędzy ludźmi, którzy nie do końca mają ze sobą coś wspólnego, ostatecznie to jednak nieco inaczej. Bo ile Kurt Cobain rzeczywiście uciekał z domu i rzeczywiście nocował bez dachu nad głową gdzieś w okolicach Aberdeen, niedaleko Seattle, bezdomność Something in the Way, jeśli wierzyć jego własnym słowom, była dla niego trochę innym doświadczeniem. Jak mówił, Something in the Way miało być o tym, jakbym mieszkał pod mostem, jakbym umierał na AIDS, jakbym chorował, nie mógł się ruszać i żył jak prawdziwy człowiek ulicy, ale to była bardziej taka fantazja na ten temat. Więc gdy Batman skąpany deszczem wjeżdżał do swojej Wayne Enterprises posiadłości w centrum Gotham, wcale nie towarzyszył mu głos, który żalił się na to, jak życie wygląda naprawdę, to był raczej głos, który wznosząc się przecież właśnie na sam szczyt, idealizował pewną wizję cierpienia i wzbudzał przy tym tą dziwnie bliską nostalgię za czasem, w którym jest się na samym dnie. Za czasem, o którym jak widać można myśleć pięknie, ale też jednocześnie za czasem, którego nigdy nie było, a piękna jeśli już jest jego iluzja, do której ewentualne ucieczki mogą nieść za sobą tylko niebezpieczne konsekwencje tej niezdrowej fascynacji cierpieniem. He is willing to do anything in order to try and make sense of what happened to him, and he's never going to fix it, right? No matter what he does, he's in a certain way, he's revisiting the ghosts of his past every night. He's looking for a fight. As much as he wants to think he's doing this to make the city better, it's really for himself, and I don't think he understands that's really a personal vendetta, and that's why he begins in this one. He doesn't say, you know, I'm Batman like the Burton movies. He says, I'm vengeance. I pod tym względem, będąc czymś jak przedłużeniem bohatera, który niemal egoistycznie podąża za fantazją o byciu w gorszej sytuacji niż rzeczywiście jest, Something in the Way mogłoby pasować do Batmana Matta Reevesa trochę bardziej. Może nawet robi się tu jak na blockbuster zadziwiająco moralnie, bo jeśli o czymś jest ten człowiek nietoperz, to właśnie o wyzbyciu się tego egoizmu, o zmianie, która powinna zajść w tak zwanym międzyczasie. I teoretycznie może się wydawać, że to właśnie się dzieje, że Bruce Wayne powoli staje się innym człowiekiem, że dostrzega swój całkiem destrukcyjny charakter, że ten niemal biblijny potop w ostatniej scenie odnowi oblicze ziemi tej ziemi i sprawi, że Gotham spojrzy na niedaleką przyszłość, mając przynajmniej jakąś nadzieję. Tylko z drugiej strony, czy to wszystko to zmiana, czy może raczej jej niezbyt precyzyjna zapowiedź? Czy po 3 godzinach przebijania się przez mgłę i deszcz, na koniec ktokolwiek patrząc na Gotham znajdzie konkretną odpowiedź na pytania co dalej, czy może jedynie huczną celebrację faktu, że coś powinno się zmienić? Celebrację, która nie stwierdza jednak co dokładnie i która pozwala na tylko dość ogólne interpretacje o tym, że system wymaga naprawy i że Batman powinien być innym Batmanem, więc to chyba nie tak, że coś z tego wszystkiego wynika. Można myśleć, że wyniknie w sequelu, jeśli już, choć to też trochę naciągane, tym bardziej, że dostajemy na tacy jego fabułę, tym bardziej, że w rzeczywistą zmianę nie wierzy chyba nawet człowiek, który w najbliższym czasie ją napisze. You know this place is never gonna change. With Carmine gone, it's only gonna get worse for you. It's gonna be a power grab. It'll be bloody. I know. And in fact, the truth is, Gotham being what Gotham is, in a certain sense, it isn't going to work. Gotham will always be corrupt. Gotham, there will always be crime. In that way, it's very real, right? I mean, there's, as we know, there's ebb and flow in the amount of corruption and crime in cities, but it's always there because it's human nature. I chyba najlepszym symbolem tego wszystkiego jest fakt, że gdy w jednej z ostatnich scen bohater Matta Reevesa idzie ku nowemu, znowu w towarzystwie tego chłopaka, który pełnił rolę jego lustrzanego odbicia, na głośnikach ponownie pojawia się to samo.
To samo Something in the Way Nirwany, które tym razem, ponad 2 godziny po product placemencie Pumy, stara się razem z Batmanem patrzeć w jego najbliższą, chciałoby się wierzyć, optymistyczną przyszłość, ale będąc tak uwiązany w jego przeszłość i jedyne co umożliwia, to raczej dostrzeżenie świata, który ciągle mówiąc o zmianie, nadal stoi w miejscu, który tworzy historie, których nie ma, bo skoro Gotham nigdy się nie zmieni i skoro my zawsze będziemy nami, to znaczy, że historia już dawno się skończyła. Trochę jak Fight Clubowa kopia kopii i trochę jak sama Nirvana w latach 90., która dobrze zdawała sobie z niego sprawę i również zmagała się z tym impasem. W końcu monstrualna wściekłość Kurta Cobaina zdawały się w umęczony sposób wyrażać przygnębienie generacji, która pojawiła się już po historii, której każdy ruch został przewidziany, namierzony, kupiony i sprzedany, zanim w ogóle się wydarzył. Cobain wiedział, że był tylko kolejnym spektaklem, że w MTV nic nie sprzedaje się lepiej niż bunt przeciwko MTV. Wiedział, że każdy jego krok był banałem, że nawet zdawanie sobie z tego sprawy to banał. I tak bardzo jak chciałbym to być ja, te kilka zdań przed chwilą to krótki fragment z Marka Fishera, brytyjskiego wykładowcy, blogera i autora zdecydowanie zbyt małej ilości książek, który w 2009 roku po raz kolejny zaatakował w jednej z nich swoje przepchane kontentem otoczenie, zaczynając od tezy, że łatwiej wyobrazić sobie dziś koniec świata niż koniec kapitalizmu. Bo dla Fishera to trochę tak jak w Children of Men Alfonso Cuarona, w tym filmie, gdzie otoczony brudną codziennością Clive Owen porusza się po świecie, w którym ludzkość straciła zdolność do rozmnażania i w pewnej chwili trafia razem z fabułą do mieszkania swojego bogatego kuzyna, który jako jeden z nielicznych przedstawicieli klasy, która wciąż posiada, sprowadza do Wielkiej Brytanii największe dzieła sztuki, pomagając im przetrwać ogólnoświatowy chaos, wybuchające wojny i coraz szybciej płynący czas. Jest wśród nich Dawid Michała Anioła, jest Guernica Pabla Picasso, jest nawet dmuchana świnia Pink Floydów, a razem z nimi też to przychodzące od razu do głowy pytanie, które trzeba zadać. You kill me. 100 years from now there won't be one sad fuck to look at any of this. What keeps you going? You know what it is, Theo? I just don't think about it. I oczywiście ciężko nie poczuć, choć przerysowanej, to jednak bliskości z filmem, w którym świat umiera, a karawana jedzie dalej, który w tej konkretnej scenie zwala zbieranie na po prostu brak jakiejkolwiek alternatywy zbierania, odpierając jego krytykę tylko niczego nie wyjaśniającym hasłem, po którym aż prosi się o dodanie prostej linijki z serii, że tak zwyczajnie jest, taka jest nasza natura, takie mamy czasy. I w tych czasach, jak zauważa Fisher, zaczyna powoli dominować lęk. Lęk, że tak jak ludzkość Children of Men, której tragedia wybuchała przecież powoli, dokonując się latami, a nie z dnia na dzień, tak też nasza kultura, a razem z nią struktura naszych uczuć, będą konsekwentnie rozpadać się, pozbawione tego co nowe. Pozbawione jego wytwarzania i płynących z niego uczuć u kolejnych pokoleń, które już dziś miotają się w poszukiwaniu czegoś innego, czegoś co zdołałoby kogokolwiek zaskoczyć. Ja się trochę czekam. Szkoda. I w porywie strachu przed brakiem tego znaczącego przełomu na horyzoncie, łatwo odwrócić się w stronę tego, co było. Tego, co można romantycznie lub ironicznie wspominać, ewentualnie modyfikować, ale ostatecznie brnąc dalej w tą ścieżkę, nie sposób nie znaleźć się w pułapce, w której postępujące wyczerpywanie się przyszłości całkowicie odbierze nam przeszłość. Odrze ją z kontekstu, pozbawi osadzenia w prawdziwym świecie, jedyne co zostawi, to suche artefakty przechowywane tylko po to, aby móc podziwiać i przeżywać ich przechowywanie. Więc nawet jeśli przez chwilę brzmiało to nieźle, że Nirvana mogłaby pasować do Batmana Matta Reevesa trochę bardziej, ostatecznie nie można chyba powiedzieć, że w tym związku da się znaleźć jakąkolwiek moralność. Bo pojawiając się najpierw przy trochę egoistycznym zaślepieniu głównego bohatera, a 2 godziny później przy jego jednak na nowo odkrytej gotowości na zmianę, łatwo uznać, że ten przeczący sam sobie Kurt Cobain śpiewa Something in the Way w Batmanie chyba głównie po to, by być śpiewającym Something in the Way Kurtem Cobainem. Jeszcze jednym eksponatem w popkulturowym muzeum, który zdobywa swoją ikoniczność w tym samym momencie, gdy traci wszystko pozostałe. Gdy odarty z kontekstu staje się tylko kolejnym pięknie brzmiącym hymnem emocjonalnie zaangażowanego zobojętnienia, który zapewnia całkiem sycącą konsumpcję tezy o konieczności zmiany, ale nie proponuje jakiegokolwiek idącego za nią działania. I to oczywiście nie tylko problem nowego Batmana, to problem innych zaangażowanych blockbusterów, samej Nirwany i można powiedzieć kultury w ogóle. Kultury, która trochę bezbronnie wije się w rzeczywistości serwowanej przez kapitalizm, starając się pogodzić bycie w niej z jej coraz częstszym krytykowaniem. Co nie jest oczywiście łatwe, bo jak pisał Fisher, moralna krytyka kapitalizmu, podkreślająca to, w jaki sposób prowadzi on do cierpienia, tylko go wzmocni, próby jego wyeliminowania łatwo odmalować jako naiwny utopizm, a konkretne formy cierpienia, np. biedę, głód i wojnę, można przedstawić jako nieodłączną część współczesności.
jako serię linijek, że tak zwyczajnie jest, taka jest nasza natura, takie mamy czasy. Więc jedyne, co mogłoby zagrozić kapitalizmowi, to tylko wykazanie, że może być odwrotnie. Że tak nie jest zwyczajnie, że taka nie jest nasza natura, że czasy są trochę inne. I to chyba działa na przykład w rozmowach o zmieniającym się klimacie, którego nieuchronność dotyka na tyle osobiście, że dyskusji, mimo oczywiście prób, nie da się zamknąć hashtagowym oswajaniem. Ale pytanie, czy w jakikolwiek sposób mogłoby to zadziałać przy rozmowie o filmach? Innymi słowami, czy Batman mógł coś zmienić, gdyby skończył się inaczej? Jak w ogóle miałoby wyglądać Gotham, żeby w tym wszystkim być choć trochę bardziej moralny? I wypada może zacząć od tego, że słowa o tym, jak to niby łatwiej wyobrazić sobie dziś koniec świata niż koniec kapitalizmu, Fisher pożyczył od krótkiego artykułu, w którym autor recenzował moralnie też całkiem intrygujący esej Rema Koolhaasa, holenderskiego architekta i kiedyś wannabe scenarzysty, który w 2002 roku za pomocą jednego chaotycznego akapitu rozłożonego na kilkanaście stron zajął się tematem kształtu i wyglądu współczesnych miast, opisując m.in. z pewną, może nawet nostalgią, powojenny koncept architektonicznej megastruktury, utopijnej formy, która niczym nowe dwudziestowieczne wieże Babel miała obejmować i kierować teoretycznymi Rzymami, Londynami i Paryżami, złożonymi może i z całkiem autonomicznych oraz na bieżąco zmieniających się podsystemów i modułów, ale zmuszonych jednocześnie do uznawania wyższości jakiegoś definiującego planu zagospodarowania, jakiegoś logicznego porządku ustalonego z góry. To, czym miasta są z kolei dzisiaj, jak pisał Koolhaas, to podsystemy i moduły pozostawione same sobie. Zagubione cząstki, które nie mogą się nawzajem odnaleźć w świecie pozbawionym jakiegokolwiek planu lub wzoru. Cząstki, które trochę bezlitośnie można zepchnąć do miana śmiecioprzestrzeni. I to właśnie śmiecioprzestrzeń jest według Koolhaasa sumą naszych dotychczasowych osiągnięć. Zbudowaliśmy więcej niż wszystkie poprzednie pokolenia razem wzięte, ale jakimś cudem nie poruszamy się po tej samej skali. Nie pozostawiamy po sobie piramid, w śmiecioprzestrzeni jesteśmy raczej skazani na przebywanie w wiecznych jacuzzi obok milionów naszych najlepszych przyjaciół i tak koniecznej klimatyzacji. Ponieważ nie da się jej zdefiniować, śmiecioprzestrzeń nie może zostać zapamiętana. Niczym wygaszacz ekranu jest krzykliwa, ale byle jaka. Niczego nie tworzy. Służy tylko temu, aby zostać zauważony. I think that we are now living in the kind of first moment where forms is not connected to anything. We are in a kind of moment of extreme preoccupation with form, but form on its own terms and for its own sake, rather than form as an expression of. I think that's both a very exciting and very alarming kind of moment, because I don't think we can sustain an environment of total randomness. I think we need some kind of relationship between form and other values. W rzeczywistości, w której forma została pozbawiona swojej funkcji, Koolhaas znalazł więc jakąś tęsknotę za utraconymi wartościami. Jak pisał, nieuchronna śmierć Boga zostawiła po sobie osieroconą przestrzeń, którą ludzkość, mimo znajdowania się w momencie swojej największej emancypacji, postanowiła wypełnić surowym podporządkowaniem się najbardziej jednolitym liniom fabularnym kiedykolwiek. I ta jego krytyka była o tyle ciekawsza, że Koolhaas do dziś jest właścicielem jednej z najpotężniejszych architektonicznych firm w historii. Do dziś jest w swoim zawodzie według wielu największym wizjonerem spośród tych ostatnich, przez co trzeba założyć, że nieustannie też w ramach tej śmiecioprzestrzeni tworzył, że wywlekając jej ciągłe chwianie się na boki, musiał zauważać własny wkład do tej krytykowanej przez siebie rzeczywistości, z której w swoim eseju nigdy się co ciekawe nie wykluczył, nigdzie choćby nie zaznaczył, że przynajmniej sobie nie ma niczego do zarzucenia. Jeśli już, podkreślał tylko zrezygnowanie i niemoc, z których może pewnie wynikać wniosek, że to już nie tylko krytyka architektury, to idzie chyba dalej. Chcemy tego samego, wyglądamy tak samo, marzymy o tym samym. Nawet rozpoznając ich nielogiczność, uzależniliśmy się od reguł śmiecioprzestrzeni, która wśród anonimowych wezwań i powtarzanych do znudzenia scenariuszy efektywnego postępowania nie ma co prawda swojego jednego autora, ale wprowadziła do naszego życia pewien niebezpieczny autorytaryzm. Uczyniła nas swoimi dobrowolnymi więźniami, nauczyła tak często korzystać z czasowników zaczynających się przedrostkiem od, odnowić, odrestaurować, odtworzyć, odświeżyć. Tak skutecznie wypierających choćby najmniejszą potrzebę tworzenia tego co nowe, tak skutecznie sprowadzających historię do bycia etapem, który już od niepamiętnych czasów należał do tej ciągle podkreślającej konieczność swojego odbudowania śmiecioprzestrzeni. It was Ronald Reagan who said that rebuilding our infrastructure is an investment in tomorrow that we must make today. It is also time to rebuild our crumbling infrastructure. This law is a blue collar blueprint to rebuild America. It leaves no one behind. We must rebuild people's faith.
in our institutions, in our elected officials, in each other. I ten sam, nieustannie odbudowujący się autorytaryzm XXI wieku zauważał też Mark Fisher. Zauważał, że zaczęliśmy się na niego milcząco godzić, traktując niesprawiedliwe i wypełnione egoizmem reguły śmiecioprzestrzeni jako niewielką cenę za wybawienie nas od zgubnych abstrakcji, religijnych fanatyzmów i niebezpiecznych ideologii przeszłości. W walce z nimi śmiecioprzestrzeń zdołała unicestwić dogmat. Sprowadziła uznawanie jakichś wyższych wartości do pozycji groźnego zaułka, w którym kłębi się tylko radykalizm, oferując w zamian swoją własną filozofię poddawania wszystkiego krytyce. Krytyce, z której dziś coraz częściej nic nie wynika, nic poza pustym tozależyzmem i ogrzewaniem wizerunku oraz popularności swoich autorów, których kilka lat temu całkiem podobnie i po fiszerowsku wyjaśniał jeszcze choćby Sławoj Žižek. Wouldn't you agree that a certain amount of dogmatism is not only not bad, but it's a sign of progress? What do I mean by this? Would you like to live in a country where you have to argue against rape? No, so if anyone argues, what if women really enjoy it or whatever, you don't even fight him, you just laugh at him, you don't debate it. Like torture was the same. Till 10 years ago, okay, government were doing it, but it was not a matter of public discourse. Now we again debate, should be torture or not. This is ethical catastrophe. Więc aby sprzeciwić się realiom śmiecioprzestrzeni, powinniśmy według Fischera i Žižka o te podstawowe dogmaty zabiegać. Powinniśmy jak najsilniej się ich chwytać, bo jak pisał Fischer, dogmatyzm może być religią w najlepszym tego słowa znaczeniu. Tylko przez dogmatyzm, przez bezwzględne podporządkowanie swojego ja bezosobowemu systemowi, można całkowicie zmiażdżyć jego ekscelencję ego. Tego miniaturowego, siedzącego w nas despotę, który spadnie z tronu dopiero w chwili, gdy zobowiążemy się do trzeźwej systematyczności. Tylko w takim razie wygląda to trochę tak, jakby zbliżał się tu wniosek, że chcąc jakoś umoralnić Batmana, najskuteczniej byłoby po zalaniu go potopem wyburzyć resztę go tam, odejść i wybudować gdzieś zaraz z boku nowe. Ogarnąć jakąś łąkę, panele słoneczne, sprawiedliwą oraz racjonalną metodę rozporządzania gromadzonym majątkiem i rozkoszować się piękną nadzieją płynącą z krainy, w której wszyscy uczestnicy, trzymając się za ręce, zachłysnęliby się dobrem. Problem to brzmi dziś oczywiście nieco śmiesznie i ze stricte filmowego punktu widzenia byłoby trochę niecodziennym zakończeniem. Pozbawionym tej seksownej filmowej niejednoznaczności, od której łatwo się uzależnić, a przez to niefortunnie łatwym do porównania z jakąś socrealistyczną propagandą o na przykład pięknym Stalinie wysiadającym z samolotu na ratunek całemu naszemu gatunkowi. Więc jeśli płynie z tego jakikolwiek morał, to raczej tylko ten, że ubabrana śmiecioprzestrzenią kultura, której moralności trzeba się dopominać, nigdy nie będzie miała w sobie na tyle dużo sprawczości, aby samemu moralizować. Że poszukiwanie słusznych dogmatów i wartości, wbrew temu, czego czasami się od kultury oczekuje, nie powinno być zadaniem należącym do niej, przynajmniej nie wtedy, kiedy liczy się na jakąkolwiek skuteczność. I jest pewnie dużo przykładów, o których można tu wspomnieć, ale na przestrzeni lat nikt nie przekonał się o tym bardziej niż Pier Paolo Pasolini. Parlo con te, che mi hai seguito in tutto il mio lavoro e mi hai visto molte volte alle prese con questo problema. Tante volte siamo andati a girare fuori dall'Italia, in Marocco, in Persia, in Eritrea, e tante volte avevo il problema di girare una scena in cui si vedesse una città nella sua completezza, nella sua interezza. E quante volte mi hai visto soffrire, smaniare, bestemmiare perché questo disegno, questa purezza assoluta della forma della città era rovinata da qualcosa di moderno, da qualche corpo estraneo che non c'entrava con questa forma della città, con questo profilo della città che io sceglievo. Kilkadziesiąt lat przed Kuhasem Pasolini miał swoje 5 minut narzekania na śmiecioprzestrzeń. Jako przedstawiciel świata filmu wziął kiedyś udział w serii dokumentów, w której znani Włosi opowiadali o dziełach sztuki, z którymi czuli się emocjonalnie związani. I tam, gdzie jedni wybierali pojedynczy budynek, a drudzy ładny fresk Piera della Franceschi, wyborem Pasoliniego była forma całego miasta. Miasta Orte nad Tybrem, które ku rozpaczy reżysera zaczęło jednak w ostatnim czasie coś tracić. Bo nawet po znalezieniu tego jednego, niemal pocztówkowego ujęcia, wystarczyło nieznacznie ruszyć kamerą i idealna forma Orte, która przetrwała niemal tysiąclecie wojen i wyzwań wynikających z bycia strategicznym punktem na drodze z Rzymu do Florencji, zaczęła przegrywać z kilkoma budynkami po swojej wschodniej stronie. Zinicjowanym przez nie architektonicznym chaosem, który pod postacią tych paru mieszkań pojawił się w środkowych Włoszech, jednocześnie nie zwracając zupełnie uwagi na to, co włoskie.
I teraz nie chodzi oczywiście o to, że te mieszkania były niepotrzebne, że Pasolini krytykował ich samą obecność lub rolę. Krytykował raczej fakt, że w swojej nijakości i powstając bez większego odniesienia do natury dookoła, nowoczesne bloki w starożytnej Orte ujawniały jeszcze jedną cechę śmiecioprzestrzeni. Jej całkowitą obojętność w stosunku do tego, co zwyczajne w historii. W stosunku do dawnej codzienności kształtowanej przez decyzje i działania podporządkowane odległej ambicji miejscowej ludności, którą przepełniona ignorancją śmiecioprzestrzeń postanowiła im szybciej tym lepiej skolonizować. Obrać z tego, co było, skupić się na głaskanych idolach poprzednich czasów, a nie na czasach w ogóle. Questa strada per cui camminiamo non è niente, non è quasi niente, è un'umile cosa. Non si può nemmeno confrontare con certe opere d'arte stupende della tradizione italiana. E io ho scelto invece proprio di difendere questo. Voglio difendere qualcosa che non è sanzionato, che non è codificato, che nessuno difende, che è opera, diciamo così, del popolo, di un'intera storia, dell'intera storia del popolo di una città. Ed è questo che non è sentito, perché chiunque, con chiunque tu parli, è immediatamente d'accordo con te nel dover difendere un'opera d'arte di un autore, un monumento, una chiesa, la facciata della chiesa, un campanile, ma nessuno si rende conto che invece quello che va difeso è proprio questo anonimo. Questo passato anonimo, questo passato senza nome, questo passato popolare. Innymi słowami, Pasolini wierzył więc, że codzienna przeszłość powinna być zauważana nie rzadziej niż największe osiągnięcia przeszłości. Również z tego wynikała pewna różnica pomiędzy nim a Markiem Fisherem, bo tam gdzie Fisher pisał, że system, który nie ma odwagi tworzyć tego co nowe, odbierze i zawłaszczy sobie całą naszą historię, Pasolini był bliżej zdania, że to odwracanie się od historii i zapominanie o niej sprawiło właśnie utratę tej odwagi. Spowodowało, że przyszłość stała się czymś, czego nie można określić, czego nie można zrozumieć. Dlatego zresztą Pasoliniego, choć zdeklarowanego marksista i sympatyka raczej radykalnej strony komunizmu, kręcił rytuał. Kręciła go na przykład piłka nożna, którą nazywał ostatnim świętym rytuałem naszych czasów, obrządkiem, który tworzeniem nowych historii potrafił jeszcze znaleźć swoją przyszłość. Kręciła go też Ewangelia, to czym mogła potencjalnie być w rozmowach o człowieku. Come mai un marxista come lei trae tanto spesso ispirazione da soggetti che escono dal Vangelo o dalle testimonianze dei seguaci di Cristo? Ma se torniamo sempre a quella cosa qui adombrato Bignardi, cioè quel mio vivere in maniera molto interiore le cose, vedo sempre le cose come un po' miracolose. Ogni oggetto per me è miracoloso, cioè ho una visione in maniera sempre informe, diciamo così, non confessionale, ma in certo modo religiosa del mondo. Ecco perché investo questo mio modo di vedere le cose anche nelle mie opere. Il Vangelo la consola? Ma non cerco consolazioni. Ma non so. Lei dice il Vangelo di Cristo? Sì. No, la consola, pare... no, allora in questo caso proprio escludo totalmente la parola consolazione. No, per me il Vangelo è una grandissima opera intellettuale, una grandissima opera di pensiero. Che non consola, che riempie, che integra, che rigenera, non so come dire, che mette in moto i propri pensieri, ma la consolazione, proprio che farcene della consolazione. I ciężko nie wspomnieć tu o ekranizacji Ewangelii Świętego Mateusza, w której Pasolini razem z aktorami znalezionymi na ulicy opowiedział być może najbardziej trzymającą się oryginału historię Jezusa kiedykolwiek, zauważając, że Mesjasz i rewolucjonista to praktycznie te same słowa. Ale w temacie, przy którym jesteśmy, trochę ciekawszym ukrzyżowaniem, jest chyba scena, którą Pasolini nakręcił kilkanaście miesięcy wcześniej. W krótkometrażowej Ricocce, to od nazwy sera, gdzie na tytułowy twaróg trafia wreszcie wygłodzony od tygodni i nie zwracający niczyjej uwagi statysta, który w powstającym na ekranie pięknym filmie o pasji Chrystusa wciela się w rolę jednego ze złodziei skazanych obok niego na śmierć. I pewien niezbyt subtelny społeczny komentarz można tu już zauważyć w samej scenie jedzenia. Gdy mężczyzna, stracci, łapczywie dobiera się do sera, dookoła pojawiają się znikąd inni ludzie pracujący przy filmie, tutaj jako piękna klasa wyższa, która robi sobie guilty pleasure i spędza czas życia, rzucając ochłapami w rozbudzony apetyt, którego nie da się już zatrzymać. W nagle zboczoną chęć posiadania, która poddaje się ciągłej konsumpcji, bo tak po prostu trzeba, a rzeczy idą dalej, gdy stracciego wołają, że musi wracać. Że w scenie potrzebny jest statysta przybity do krzyża, na którym po chwili przejedzony i ułożony w tej dziwnej pozycji mężczyzna, otoczony tymi samymi ludźmi, którzy po zrobieniu sobie nim dnia szybko przestali o nim pamiętać, ostatecznie umiera. È morto. Povero Stracci. Crepare. Non aveva altro modo per ricordarsi che anche lui era vivo. To nie jest więc ukrzyżowanie Chrystusa. W Ricoccie umiera w jakimś sensie pewna klasa społeczna i dzieje się to, być może już zauważyliście, na tle właśnie śmiecioprzestrzeni.
na tle ciągle budujących się budynków i mieszkań, które, nie zwracając na siebie i swoją formę żadnej uwagi, nadal próbuje udawać symbol jakiejś odległej iluzji sukcesu, ignorując przy tym tragedię, która dzieje się tu i teraz. Tragedię, o której Pasolini pisał, między 61 a 75 rokiem dokonało się we Włoszech ludobójstwo. Nastąpiło kulturowe zniszczenie grupy ludności. Gdybym odbył długą podróż i wrócił po kilku latach, krążąc po wielkiej metropolii, odniósłbym wrażenie, że wszyscy jej mieszkańcy zostali deportowani i zgładzeni, a na ulicach i podwórzach zastąpiły ich pobladłe, dzikie i nieszczęśliwe upiory. Młodzi ludzie odarci z wartości, którzy stali się larwalnymi kalkami innego sposobu bycia. Są smutni, przepełnieni niepokojem, znerwicowani, niepewni. Ha distrutto Roma, per esempio, non esistono più i Romani. Ecco, un giovane romano non c'è più, è un cadavere. È il cadavere di se stesso che vive ancora biologicamente ed è in uno stato di imponderabilità tra gli antichi valori della sua cultura popolare romana e i nuovi valori piccoloborghesi consumistici che gli sono stati imposti. I ten społeczny marazm to coś, czego, jak twierdził Pasolini, nie udało się osiągnąć nikomu wcześniej. W dokumencie o Orte włoski reżyser trafił na chwilę do innego włoskiego miasta, nadmorskiej Sabaudii, która założona stosunkowo niedawno przez faszystowski reżim Benito Mussoliniego, powstała jako symbol, może nawet pomnik, nowego porządku, z którym każdy miał się móc utożsamić. Porządku, który kanciastymi figurami i wylewanym na nie betonem miał wzbudzać podziw w stosunku do ery, która właśnie nadchodzi, i tępą architektoniczną propagandą pełną placów i geometrii przekonać Włochów do ich własnej wielkości, możliwej do osiągnięcia tylko wtedy, jeśli zawierzą się potężnemu systemowi. Ale patrząc na Sabaudię teraz, jak twierdził Pasolini, nigdzie nie pozostał nawet ślad po tej topornej, a przez to nieco komicznej wzniosłości. Quanto abbiamo riso noi intellettuali sull'architettura del regime, sulle città come Sabaudia. Eppure adesso osservando questa città proviamo la sensazione assolutamente inaspettata. Il passare degli anni ha fatto sì che questa architettura di carattere littorio assume un carattere metafisico realistico, metafisico in un senso veramente europeo della parola. È realistico perché anche vista da lontano si sente che le città sono fatte, come si dice un po' retoricamente, a misura d'uomo. Bo faszystowski reżim okazał się tylko chwilową anomalią na włoskiej ziemi. Wybudowana zgodnie z jego ideologicznymi i wizualnymi przekonaniami Sabaudia nigdy nie osiągnęła swojego celu, sprowadzając w takim razie faszystów Mussoliniego do w gruncie rzeczy przebranej w ładne mundury grupy przestępców. Przestępców, którzy może i dorwali się do władzy, ale nie zdążyli się w niej zakorzenić. Nie potrafili niczego zmienić w zwykłej codzienności, nie zdołali nawet zadrasnąć definicji tego, czym Włochy naprawdę były. Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto. È avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggersi, distruggere, parire, sparire. Adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare. I gdzieś starając się zrozumieć Pasoliniego, uznałem, że to dobry moment, żeby skorzystać z tego, że w kwietniu przeprowadziłem się do Krakowa i kilka kilometrów obok jest Nowa Huta. Trochę jak Sabaudia, założona jako symbol reżimu, który chciał się wszystkim ładnie przedstawić i zaprezentować, który niby innymi, a jednak całkiem podobnymi bryłami i betonem robił swoją propagandę na temat możliwej do osiągnięcia wielkości. Oczywiście w realiach PRL-u ta wielkość nie miała, broń Boże, należeć do narodu, bardziej do samego komunistycznego systemu, ale były place, była geometria i była też idąca za nimi próba stworzenia warunków do zawłaszczenia bycia w imię autorytarnego celu. I teraz to nie tak, że jestem ekspertem na temat Nowej Huty, to też nie tak, że powinno się porównywać całe miasto z jego jednak dzielnicą, ale przez te kilka godzin spacerowania i męczenia ludzi, żeby wpuścili mnie na klatkę po ładny widok z góry, mogę chyba powiedzieć, że da się w tym miejscu zauważyć całkiem podobne rzeczy, które Pasolini zauważył w Sabaudii. Że wśród określonej formy, która powstała w imię czegoś, nawet w imię wypaczonych wartości, z którymi dziś nie sposób się zgodzić, zachował się jakiś związek przyczynowo-skutkowy, przetrwała jakaś przyziemność, która po latach pozwoliła te bryły i place z powrotem odzyskać. I przetrwała, bo w odróżnieniu od śmiecioprzestrzeni, która ciągle odbudowywana i dobudowywana trwa i będzie trwać już chyba bez przerwy, Nowa Huta oraz Sabaudia stały się historią. Zamieniły się w przeszłość dzięki swojej zamkniętej formie, którą z perspektywy czasu można nie tylko obiektywnie ocenić, ale też co za tym idzie, w jaki sposób bezpośrednio sobie podporządkować. W tych nawet najbardziej prozaicznych i banalnych decyzjach nie stracić siebie.
Dlatego Pasolini był szczerze przekonany, że trzeba walczyć o to, co było. Jak pisał kiedyś ładnie wierszem, jestem siłą pochodzącą z przeszłości, tylko tradycja jest moją miłością. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta. E io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più. I a propos tych braci, Pasolini długo wierzył, że można ich przywrócić do życia. Przywrócić językiem filmu, którego ponadnarodowa i ponadkulturowa uniwersalność, tak chciał myśleć, była w stanie coś ważnego odzyskać. Utracony i niezbędny w walce o przeszłość folklor, którego poszukiwania doprowadziły ostatecznie włoskiego reżysera do trylogii życia. Do jego, jak sam mówił, najbardziej politycznych, choć tak bardzo tego nie widać filmów w karierze, które chcąc zawalczyć z otaczającą konsumpcją, odwróciły się w kierunku czasów kiedyś, gdzie rzeczy wydawały się prostsze, a na przykład siostry zakonne znalazły sobie ogrodnika niemowę, który w końcu cudownie odzyskał głos, gdy zbyt bardzo wymęczyła go magia dziejąca się w oborze. Gdzie Pasolini romantyzował zwykłość drobnych oszustów i uroczą profanację, przyjmując jeszcze jako swoją walutę tak często pokazywane ludzkie ciało. Nagie, bo w głowie reżysera jedynie w ten sposób można było je wyrwać od materialistycznego zepsucia, odzyskać jego autentyczność i może nawet moralność. Tylko to właśnie moment, w którym Pasolini przekonał się, że kultura zabrnęła za daleko, że był całkiem naiwny w swoich założeniach, bo jedyne co udało się trylogii życia, to nie spełnienie marzenia o wyzwoleniu i nie wzbudzenie tęsknoty za nieco przekręconymi, ale jednak wartościami, a raczej idący za nią wysyp tanich, softkorowych pornofilmów, które zaczęły pojawiać się we Włoszech jak grzyby na deszczu i postanowiły spieniężyć walkę Pasoliniego z cenzurą. Które na początku lat 70. weszły niemal do mainstreamu i w największym skrócie tylko umocniły rzeczywistość, którą Pasolini chciał zmieniać. Sprawiły, że ciało stało się towarem jeszcze bardziej, że pożądany przez niego powrót do tego, co było, skończył się jako odwrót od resztek nadziei, że przyszłość może wyglądać inaczej. Więc ostatecznie znowu pojawia się tutaj niemoc. Pytanie, czy filmem można coś zmienić, czy jako taki Batman, trylogia życia, cokolwiek innego, mogłyby osiągnąć przynajmniej jakąś moralność, która w starciu z tym, przeciwko czemu chce moralizować, nie pozwoli się z łatwością wchłonąć i upokorzyć. Cóż, jakąś wskazówkę może nadal mieć Pasolini. Kilka miesięcy po Dekameronie, opowieściach kanterberyjskich i baśniach z kwiata Tysiąca i Jednej Nocy, był ponoć już tym wszystkim tak zwyczajnie zmęczony. Miał dość ludzi, dość Boga, zaczął myśleć, że rzeczy, które dotychczas napisał, wyreżyserował i zrobił, skończyły jako tylko fałszywa i skompromitowana fikcja, która niczego nie wnosi, która co gorsza, stała się tylko jedną z najprężniej działających odnóg tego, jego zdaniem, patologicznego systemu. Tylko no, było jeszcze za wcześnie, żeby się całkowicie poddać, więc Pasolini szukał innej drogi i ostatecznie doszedł do wniosku, że artyści muszą tworzyć, krytycy bronić, a ich odbiorcy popierać dzieła sztuki tak ekstremalne, że staną się nie do zaakceptowania dla nawet najszerszych umysłów nowego porządku. I puf, tak powstało Salo, czyli 120 dni Sodomy, film, w którym ciało i to wszystko, co Pasolini jeszcze rok temu starał się tak dzielnie bronić, teraz trafiło jego rękami do być może najbardziej bezczelnego dla ciała filmu w historii. W którym ciało umiera, w którym zostaje pozbawione jakiegokolwiek uroku i jakiejkolwiek świętości, w którym staje się całkowicie zniewolonym i podporządkowanym narzędziem w rękach obowiązującej władzy, która zaczyna z ciałem robić to wszystko, co tylko opłaca się jej robić. Tutto il senso di De Sade, cioè il sadomasochismo di De Sade, ha dunque una funzione ben specifica, ben chiara, cioè quella di rappresentare ciò che il potere fa del corpo umano, la riduzione del corpo umano a cosa? La mercificazione del corpo. Quindi un film non soltanto sul potere, ma su quella che io chiamo l'anarchia del potere, perché nulla è più anarchico del potere, il potere fa praticamente ciò che vuole e ciò che il potere vuole è completamente arbitrario o dettatoli da sue necessità di carattere economico che sfuggono alla logica comune. I po pierwsze, to naprawdę zadziałało. Pasolini okazał się w swojej krytyce niesamowicie skuteczny. Spychając komercyjność ciała do skrajności, wymknął się wszystkim potencjalnym próbom odbijania piłeczki, czego najlepszym dowodem niech będzie fakt, że minęło prawie 50 lat, a nikt jeszcze na podstawie Salo nie nakręcił jego softcore'owej pornoparodii, bo i tu po drugie, istnieje całkiem duże prawdopodobieństwo, że tej parodii nie da się nakręcić. Że nawet w teorii skuteczne próby zawłaszczania Salo przez system ostatecznie napotkałyby pewien problem, o którym pisał kiedyś Renato Tomassino, włoski dziennikarz i krytyk filmowy. Salo nie jest produktem, jest raczej momentem, w którym kapitalizm się kończy. Kapitalizm może je oczywiście po swojemu ułożyć, wydać na płytach, znaleźć między wierszami ważne społecznie przesłanie o ludzkości, może nawet uznać horrory Salo i jego walkę z cenzurą za przykład bezkompromisowej, najprawdziwszej sztuki pisanej wielką literą.
Tylko ostatecznie kapitalizm i tak zawsze tu przegra, bo to przesłanie w Salo jest przesłaniem o gównie. To właśnie gówno jest tym, co system i rzeczywistość serwują kolejnym pokoleniom w filmie Pasoliniego, więc chcąc odebrać mu Salo, chcąc uczynić je kolejną cegiełką kapitalizmu, system musiałby się do serwowania tego gówna przyznać. A to już nie jest zwyczajne, zdecydowanie nie jest naszą naturą, nie powinno się też dziać w tych czasach. Można więc powiedzieć, gówno to niedościgniony symbol dla wszystkich dogmatów w kulturze. Niezawłaszczony dowód na to, że śmiecioprzestrzeń, choć należą do niej już niemal wszystkie, nawet te niedawno wydawało się niemożliwe do zawłaszczenia przestrzenie życia, wciąż ma jakieś granice, wciąż da się od niej uciec. Dlatego może to żaden przypadek, że oficjalnie nie zobaczycie Salo nigdzie, na pewno nie na żadnych streamingach, to też chyba ułatwia odpowiedź na pytanie zawarte tu w tytule. Bo skoro do tego wniosku doszedł w końcu Pasolini, że aby umoralnić naszą kulturę, trzeba się jej najpierw w jej własnych ramach wyrzec, czy Batman nie byłby w takim razie bardziej moralnym filmem, gdyby Bruce Wayne wysrał się na środku Gotham?